przyszła paczka, a w niej nowy dron. Jaki to dron, zaraz zobaczycie. Zaczynamy. To pierwszy unboxing na moim kanale, także mam nadzieję, że wyjdzie fajnie. Widok macie z góry z GoPro i tutaj standardowa kamera. Także otwieramy, zobaczymy, co tam jest. Planowałem unboxing już od dłuższego czasu, ale zawsze nie mogłem doczekać się i kiedy tylko dostawałem paczkę, od razu ją otwierałem. Dzisiaj na szczęście byłem bardzo zajęty, także przy okazji bardziej cierpliwy. Ok. Mini 2. Opakowanie mini, tak jak dron mini. Ok. Lecimy dalej. Teraz delikatnie folia. Nie wiem, czy pamiętacie, ale ostatni dron został rozbity w górach, w Alpach kilka tygodni temu, także przez jakiś czas byłem bez drona, więc bardzo się cieszę, że wyszedł właśnie taki, jaki chciałem, czyli w miarę mały, lekki, nagrywa 4K, robi zdjęcia w RAW-ach. To są najważniejsze rzeczy, które spowodowały, że zdecydowałem się na tego właśnie drona. Ok, widzę, że nóż mi się jeszcze przyda. Kolejne cięcie. Okay. Ładnie do kamery i... Kurczę, jest naprawdę bardzo mały. Porównując do Mavica 2 Pro, którego rozbiłem w górach, to jest naprawdę dosłownie zabawka. Tak wygląda moja mysz. Bardzo mały, bardzo lekki, co mnie bardzo cieszy. Co jeszcze mamy w opakowaniu? Zamówiłem drona bez tego pakietu combo, dlatego że wydaje mi się, że w moim przypadku raczej nie będzie mi potrzebny. Dokupię sobie jeszcze jedną baterię i prawdopodobnie gadżety na tym, lista gadżetów się na tym skończy. Myślę, że ewentualnie może jakieś filtry w przyszłości. Wcześniej używałem w dwójce Pro filtrów Vivid, tych z polaryzacją i ND. Z Polar Pro byłem z nich zadowolony. Zobaczymy, czy tutaj będzie mi się chciało o tym bawić. Okay. Kontroler. Niestety kontroler nie jest mini, ale dużo osób go chwaliło, także może to, że mówię na razie niestety, potem się zmieni. Wygląda w porządku, solidnie. Leży dobrze w ręce. To jest takie moje mocno pierwsze wrażenie. Fajnie by było, jakby był mniejszy, ale może wtedy nie byłby na tyle wygodny i zasięg tego drona nie byłby na tyle dobry, na ile producent twierdzi 10 km. Myślę, że jest to całkowicie nierealne. W sumie nawet nie potrzebuję latać tak daleko, także nie obchodzi mnie to. Co jeszcze w zestawie? Kabel. Podejrzewam, że kabel tutaj do, kable do aparatury, w zależności od telefonu. Jakiś malutki śrubokręt. Śmigło, czyli wygląda na to, że śmigła są, tak, śmigła są na śrubki. No i dwa dodatkowe, w sumie nie wiem, jak to nazwać, cosie do aparatury. To mam w zestawie. Tutaj podejrzewam, że będą jakieś instrukcje. Instrukcje, których raczej nie przeczytam, tak jak zawsze. Ok, no i tyle. Czyli teraz można wyrzucić te papiery na bok i powoli zacznę odklejać te wszystkie naklejki zabezpieczające drona. Na śmigłach chyba sobie po prostu przetnę. Nie chciałbym go uszkodzić, bo wydaje się być bardzo delikatny, ale z drugiej strony ten plastik też wydaje się solidny. Także jak na razie jestem bardzo pozytywnie tutaj zaskoczony tym dronem. Spodziewałem się, że będzie większy. Jedynki mini nigdy nie widziałem na żywo. Tak się złożyło. No i dobra, rozkładamy. Porównując do Mavica 2 Pro, wydaje się taki troszeczkę bardziej jakby wyeksploatowany. Jest naprawdę bardzo leciutki, bardzo malutki. Cały czas to podkreślam, dlatego że
A naprawdę jestem w szoku. Kamera 4K. Z tyłu złącze USB, miejsce na kartę pamięci. Zaraz zobaczę, jak się dogrzebać do baterii. Tu chyba jest jakaś. Ok, jest klapka. Ok. Bateria w nieco inny sposób niż w Mavicu 2 Pro. Chyba w jedynce mini było podobnie. Dosyć mała, dosyć lekka, co jest w sumie oczywiste. Ok, to tyle na dzisiaj. Jutro podejrzewam, że będzie mój pierwszy lot. Także jeżeli chcecie zobaczyć moje pierwsze wrażenia z latania tym dronem, postaram się też troszeczkę opowiedzieć, jak to się ma do latania Maviciem 2 Pro, który miałem do tej pory. Zapraszam Was za tydzień. Oczywiście zapraszam do subskrybowania, udostępniania tego filmu. Mam nadzieję, że unboxing się Wam podobał. Myślę, że wyszedł trochę chaotyczny, dlatego że dosyć trudno było mi się skupić na mówieniu do kamery, szczerze mówiąc, w sytuacji, kiedy odpakowywałem drona, na którego dosyć długo czekałem. Także mam nadzieję, że widzimy się za tydzień. Cześć!